Jak dużo niemądrych rzeczy tym razem uda nam się zrobić. Ej, przynajmniej już nie mamy kogo wypuszczać ze straszliwej sfery. Prawda? Prawda? Wszystko to najgorsze jest już za nami, prawda? Prawda? Cześć, Sebastianie. Tym razem mogę też coś i zwiedzić tę mapę, żeby mnie nie denerwowało to, że ona jest niezwiedzona, prawda? Nie wiem, po prostu za każdym razem widzę te wszystkie nieodkryte kwadraty, to mam takie... Day. Jakby, nawet jeżeli wiem, że tutaj nic nie ma, wiem, że są gry, które wynagradzają gracza za robienie 100% stówek na mapach. Persona Q chyba tak miała, z tego co pamiętam. Że jeżeli się zaliczyło całą mapę, to można było skrzynki otwierać. Tak mi przynajmniej się kojarzy. I chyba od czasu grania właśnie w jakieś Odyssey'owe rzeczy, albo w... Nie wiem, czy pierwszą grą, która mnie do czegoś takiego... Może nie tyle zmusiła, to... sprowokowała, czy nie był Final 4 DS-owy? Bo Final 4 DS-owy też miał nagrodę za wypełnienie map, jeżeli dobrze pamiętam. I od tamtego czasu, jak mam właśnie jakieś takie uzupełniane kwadracika i mapy, to staram się to robić, nawet jeżeli nie ma to żadnego sensu. Pół żartem powiem, że granie w Europkę sprawiło, że bardzo lubię malować mapy na jeden konkretny kolor. Ale to już byłaby lekka psada, zwłaszcza, że w Europce jest to strasznie usiążliwa rzecz momentami. Powiem tak, raz zrobiłem pewien podbój świata w Europce i zdaję sobie sprawę, że to nie jest coś, co chciałbym robić jakoś bardzo często. Ale cześć, Pesku. Nie chcę pytać, jak działa. Okej, okay, czyli najwyraźniej w środku wodospad spada w górę. Okej, okay, to wszystko, co chciałem wiedzieć. To działa dokładnie tak, jak się spodziewałem, że będzie działać. Ważne pytanie. Chcę się wyleczyć. Tak, coś mi się zdetonowało na twarz. I bardzo mi się to nie podoba. What is my wish? Heal. Heal me. Właśnie, czy ja nie miałem questów jakichś do zrobienia z tego, że tam... że poziomy pobijałem. Challenge quest. Tak, 15 fuzji. Przenieść trochę rzeczy, dostarczyć trochę rzeczy. Okej, okay, czyli będę miał co do roboty generalnie. Oprócz robienia głównej fabuły. Doskonale. Też był wodospad topiony w górę. W nic śmiesznego się nabijali, że to ma winda jechać w bok. No tutaj ewidentnie mogłaby jechać w bok. Czy jak wyjdziemy, to nagle się okaże, że całe miasto poszło się jebać? Czy nie jest aż tak źle? Okej, okay, nie jest aż tak źle, dostaliśmy wiadomość. Nowa droga, Ueno do Johto. Będziemy mogli łapać Pokemony? A jeszcze gramy w lepsze Pokemony, ha! Okej, okay, ale to nam powinno chociaż odrobinę ułatwić. Ale to jest zamknięte. Czy to jest... Nie, to nie jest ta droga. Chyba. Cześć, cześć. Stawimy sobie parę relikwii, jak już tu jesteśmy, ale też wydaje mi się, że to nie jest miejsce, w którym obecnie chcę być. Co nie, czekajcie. Questy, challenge questy. Skąd musimy przenieść rzeczy? To jest shelter na południe od Kinshicho. Albo Nikoshi Department Store. I to też jest na południe od... Czyli wszystko jest południe na południe od Kinshicho, więc muszę zobaczyć na mapie, gdzie jest Kinshicho. Dobrze, demony mnie nie atakują. Dzięki Bogu. Mapo, gdzie jest Kinshicho?
Kinshicha jest tam. Na południu bardziej. No spróbujmy się tam udać, może uda nam się to ogarnąć. To chyba to zostało teraz zablokowane, tak mi się wydaje. Już teraz możemy sobie tędy przejść, gdzie to wcześniej było zablokowane. To bardzo nice. Tu jest cały czas zablokowana droga. Tu jest Nikoshi Department Store i tutaj bodaj miały być te Strixy? Tak mi się wydaje. Domeny. No, czyli chyba musimy tu wejść. No to tylko taktyczny tapit będzie zawczasu. I w sumie pytanie, czy ja nie mogę czegoś sfuzjować? Strixy i kolka. Strixy. Możemy sfuzjować Sukuna i Hikone, bo go pokonaliśmy, I guess. I to nie będzie jako specjalne, co? Albo i nie. Nie, to jest Sukuna i Hikone. Ale nie mam na niego domu, więc sorry, whatever. To pytanie, co możemy sfuzjować w takim razie? Najlepiej na nasz poziom. Takamina Kat. Czy ty masz coś ciekawego? Nie przede wszystkim, czy sfuzjujesz się z czegoś, co mógłbym chcieć. Counter z Yonga. Jak na swoje statystyki, to jest absolutnie okropny moveset. Nie będę kłamał. A Gelardon, z którą mam, raczej nie jest jeszcze do fuzjowania, więc whatever. Poltergeist? Mermaidka też jeszcze ma rzeczy do zużycia, więc nie. Moko i Ścinikę. Kurde, Ścinikę jest o tyle fajny, że on ma całkiem sensowny resist. I Moset też nawet całkiem fajny. Chwila. Czy ja mogę spodziewać? To wygląda całkiem rozsądnie, bo mógłbym przekazać się całkiem silne umiejętności fizyczne. Szkoda. Trzy silne umiejętności fizyczne, dwa resisty. Ulala, to może wyglądać ten mieć kawie, tylko na razie jeszcze chcę dać się Jelans ruchów się nauczyć. I pytanie, czy moje party na pewno ma jakiegoś demona, który się niczego nie uczy. I nie jest to Archanioł. Znaczy Archanioł to też jest. A ty się niczego nie uczysz, ty się niczego nie uczysz, ty się uczysz jeszcze jednej rzeczy, zaskakuj i wrzucę Gelardonsa. I spróbujemy tak sobie powiedzieć podumanie. Jakie chcesz z listy, tak? Devil Survivor chyba miał jaką umiejętność resist all dosłownie? Jak mi się wydaje. O, zombie? Zombie Cop, byłem blisko. Nie chciałbym zużywać za dużo many na początek. Więc po prostu sobie tury poddaję. Uśpić raczej ich nie uśpię, ale Mazon może zadziałać. Nice. Mazio niekoniecznie ma buffu, może zadziałać, ale jest na minus 3. Mazio z drugiej strony nie, a Jira może zajść. Zabić? Nie. Myślałem, że może zabije. Nie, to razem. Czy ja będę w stanie kogoś z nich zabić w ogóle w turę? Raczej nie. Okej, on padł. I co Madę przeżył. Chyba, że? Nie. Nie to razu. Mazan. Czy naprawdę tak musi się stream zaczynać? Aman. Uje. Ostajcie mi moją Melmajkę. Czemu mi to zabiliście?
Dobra, trzymamy się prawej czy lewej strony? Spróbujmy się prawej trzymać na razie. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Ula, to nie było optymalne. Ooo, silny... Który poziom? Ja przepraszam? 25. Monka S. Bardzo mocny Monka S. Nie, nie, jeszcze się niepokoję o to, co widzę. Zwłaszcza tego Mamunofu. Bo Mamunofu raczej stanowił bardzo duży problem. A nie, nie go chciałem. Ale... Mamunofu może wystarczy? W jednego, tak. Boję się. Nie, jeszcze się boję. I chyba słusznie. Ja nawet nie będę tego ko... Dalej, tak. Nigdzie nie idę. Nie ukrywam, był to bardzo interesujący początek. I nie idę, jeszcze się boję tej lokacji. Najgorsze jest to, że to nawet nie jest tak, że moje party były jakieś osłabione tym, że używałem tych, a nie innych demonów. Mermaidka miała tu zostać, przepraszam sobie. To miało być tak, tak i tak. Podejście numer 2. Na mniej tym razem na pewno będzie lepiej. Hello. Powiedziałem coś? No, ty będziesz podatny na ogień. Więc to mi już dużo ułatwi. A ciebie może uśpię? Yep, jest podatny. Tak myślałem, że będzie podatny. Mazio? Nice. Przyoka jest słabość weszła. Nie wiadomo, że kilka poziomów różnicy robi swoje. Tutaj na razie kłócić z tym nie będę. Po prostu nie spodziewałem się, że to będzie aż taki samotny pierdol. To bardziej w tę stronę. Na szczęście po uśpieniu Mamunofu nie jest aż tak straszny. Na szczęście też nie budzi się po zaatakowaniu, więc... Na samym momencie jest też odporny na atak fizyczny, więc... Nie jego atakowania. A przynajmniej dużo, jak to będzie wpadało. Dużo. Na wal literalnie nikt nie pytał, by the way. Cześć, Bricky. Witam. I o zdrowie pytam. To będzie fajna walka. Ile chodzi dzisiaj bijemy? Nie idę niż się, mam nadzieję, że jak najmniej, ale nie do końca w to wierzę. To jest jeden z tych dni, prawda? To zdecydowanie wygląda jak jeden z tych dni. Nie, na pewno nie będzie tak źle jak wcześniej. A ile jak to padnie? Znaczy, żeby jak padł, to muszę to przeżyć najpierw, a póki to nie wygląda jak jedna z tej walk jakoś łatwo się przeżyje.
Chociaż... Kurwa. Okej. Okay. No nawet nie aż tak dużo, jak patrzę, że natomiast... Za przednią walkę było więcej, chyba to były dwie holdy. Holy fuck, to było dziwne. Jakbyś grał casualowo i czas nie byłby problemem, czy byś się bawił w mutację umiejek? Powiem szczerze, na ogół mam tak, że jak przechodzę normalnie, tak casualowo, bez jakiegoś, nie wiem, stawiania sobie wyzwań czy coś, to w mutowanie umiejętności bawię się dopiero gdzieś pod koniec gry, kiedy się przygotowuję na jakieś takie końcowo-growe wyzwania, że tak to ujmę. A tak, to normalnie w trakcie grania raczej nie chce mi się w takie rzeczy bawić, o tak powiem. Masio stąd? Doskonale. Teraz jeszcze mam prośbę. Tak, wiesz, szybka prośba, wypij dalej. Pamiętam, że w tej journey bardzo dużo mutowałem i to po prostu zajmowało mi obrzydliwie dużo czasu. I dlatego też nie przepadam za robieniem tego, tak powiem. Aż ile ma? Jezu, moja mana. Nie powinienem tego robić, mam wrażenie. Weź się strzelam i co? Nazem trochę mało zadaje, niedobrze. Dobra, jego muszę jakoś zabić. W miarę możliwości łatwo. Buffalo go. No bo jak jego zabiję, to zostanie już sam ten. Sam Momonofu zczarmowany, więc nie powinno być aż tak źle. Chłopiec napalony. Doskonale. Fajnie było, żeby zczarmowani przeciwnicy jakoś łatwiej się dołączali do naszej drużyny. Jezu, ile expa. Gelarons. Nie zgadnę. Maragi. Yep. Chyba dam po prostu zamiast ma buffo, szczerze mówiąc, bo ten minus trochę za bardzo boli. Dobra. Gdzie uda mi się dojść, idąc cały czas w prawo? To mnie zastanawia. Znaczy, znając moje cholerne szczęście, to uda mi się umrzeć. Chciałem powiedzieć, że uda mi się dojść do bossa, ale najwyraźniej umrzeć też jest opcją. Ma buffu tutaj się skończy bardzo, że tam jest, nawet nie będę próbował. Ale tym razem przynajmniej mitrynki nie wywiało w party, to jest pozytyw. Wyobraźcie sobie zrekrutować taką całą hordę, to byłby mem. I pół. Mazan. Maragi może i zabije? Ale cię nie mam Maragi, bo tam, bo tyle. Okej, to wyszło całkiem rozsądnie. Ta runda nie jest aż taka straszna. Kto? Czy ta holda ma 20 poziom w ogóle, czy mi się wydaje? Yep, 20. W ogóle podoba mi się, że wchodzi w smoków co psa raz z jakiegoś niewyjaśnionego powodu. Podoba mi się też, że holdy zawsze chodzą holdami. Bo czemu by nie? Niepokoi mnie to, co widzę. A tym razem przynajmniej Gelardon zostanie dwie tury z rzędu. W sensie dwie tury przed jedną przeciwnika, to miałem na myśli.
dobra, myślałem, że będzie gorzej. Na szczęście to tylko Melmajtka. Te stony zdają mniej niż pisałem, będą zdawać się, że mówiąc. Okej, kolejne holdy już nie było na szczęście. Media proszę? A, tutaj się nie uczy. Ama. San Mechama? Na. A biorąc pod uwagę, jak często ten Marinkary jednak okazuje się przydatny, to... Chyba jednak wolę przy nim zostać. Nie wytrzymam. Najgorsze jest to, że z tego co widzę, to stony nie mają tego fajnego efektu, dzięki któremu mogą instakillować się, jeżeli mam Smirka. A tak bardzo bym się przydał teraz, Jezu. Chciałbym nie wpadać na holdę, co walkę, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia zmian statów, tylko bardziej to wygląda, jakby kamienie nie skalowały z tego, z mojej magii. O to mi bardziej chodzi. Ale może odrobinę wyolbrzymiam problem. Może bardzo wyolbrzymiam problem. Nie, na pewno wyolbrzymiam problem. I kolejna holda. Boy. Teraz my majtę się mana skończy. To dlatego, że ciągle holdy bije. Wszystkim mi się mana skończy, bo bije ciągle holdy. W takim tempie. Ach. Jeszcze żyjesz. I kolejna holda. Okej, nie tym razem. Nice. Full HP MP leczenie przelewa apie. Z jednej strony tak, z drugiej strony to kosztowne apki. Kogo stać na takie rzeczy? Nie tykam was, spieda. Kurde. Zawsze mam dylemat w takich sytuacjach. Czy w takich miejscach są skrzynki, w których jest coś naprawdę wartościowego i opłaca mi się dalej zwiedzać te lokacje? Czy nie? Bo jeżeli są, to aż szkoda, by to tak zostawić. A jeżeli nie ma, no to mogę mieć po prostu wyjebane. Wiem na pewno, że teraz będą sixy w środku. Czy były w ogóle skrzynki? Mam ochotę powiedzieć, że tak, ale głowy nie dam. Powiem tak, zapisałem sobie grę przed samym wejściem. Mogę sobie pozwiedzać ignorując przeciwników przez chwilę. Po prostu, jeżeli będą stwierdzali, że chcą za mną pobiec, to niech se biegną. Ja spróbuję pozwiedzać tam, gdzie mnie nie było. O ile w ogóle są takie miejsca. Biorąc pod uwagę, że póki co to bardziej wygląda, jakbym szedł jednym ciągłym korytarzem. Okej, to najwyraźniej był jeden ciągły korytarz. What the fuck? Mógłbym myśleć, że przynajmniej raz mogłem odbić gdzieś się w drugą stronę. To jest Pixy. Chyba skorzystam jeszcze raz z tego Nidalorba. Ulala, nie podoba mi się to. Czy ja mam ich staty w ogóle, czy mi się wydawało? Nie. Wiem tylko, że to holda w TikTok. Może będą podatne na buchu? Nope, wręcz przeciwnie. No well, przynajmniej mogę je osłabić. Ta lunda zawsze w cenie. Zwłaszcza jeżeli działa na całą holdę. A, tylko fidesz na atak to na pewno nie.
Rapkadża, możesz się przydać, bo ta walka chwilę potrwa. Zaszkodzić na pewno nie zaszkodzi, tego jestem pewien. Dobra, zobaczmy w takim razie... Nie, no jeszcze raz nie, dobra, nic trzeba. Sprzedam. Ulala. Też czujesz, ta walka chwilę potrwa. Zanma? Spodowałem. Czyli nawet nie wiem, czy będzie dobra. Ulala. Ten Itniker jest złym pomysłem. Runda. Niedobrze. Co może być ich słabością? Dobre pytanie. Spróbujmy może Zio. Yep, Zio. Doskonale. Okej, debuffujmy je bardziej. Najbardziej mnie chyba denerwuje to, że ta runda teoretycznie działa jako debuff na oba. A jeżeli użyłbym Tarukadży, to nie zdejmę sobie debuffa na magię. A większość moich ataków jest magiczna w tej chwili. Dlaczego bym się martwić, gdyby to weszło, by the way? Ciąga? Dobra. Jedna z stick spadła. No, pokaż. Dajesz. O, Makadża. To mi się przyda. Okej, kolejno Styx wywaliło. I parę śmierków weszło. Jakaś część mnie bardzo chce zrobić coś niemądrego i czego będę teraz żałował. Yep. Tak, myślałem. To byłoby zbyt fajne. Jest to na minus 2 chyba, prawda? Ja, czy jeszcze jeden. Ale z drugiej strony Damaskus Klo będzie lepszy, bo śmierk. Dawaj. Śmierk chodzi tylko na pierwsze trzech ataków, czy mi się wydawało? W sensie ten gwarantowany kryt ze śmierka. Miałem wrażenie, że wszedł tylko na pierwsze trzech. I tak trochę dziwnie to wyglądało. Dobra, one są już debuffowane w diabli. Ja się jeszcze raz buffuję i teraz powinienem być prawie, że nieśmiertelny. No, obrażenia zadały mi relatywnie niskie. Fakt, że ja też zaraz będę zadawał bardzo niskie obrażenia, na pewno mnie nie pociesza, ale... Tam się przemyło takimi dowiadkami. Na szczęście i tak już jakaś połowa walki jest za mną, jak tak patrzę. Dobra, potrzebuję Mazio Stone'a, póki jeszcze mam obrażenia. Bo od tej pory już nie ma obrażeń. Znaczy przesadzam oczywiście, tak, ale na pewno mam... O mój Boże, gdzie jest... Czy... Nie wiem, czy się jak wygląda stąd, prawda? Nie. No to zje stąd, I guess. Obrażenia będą żałosne. No, ale niestety brak dekundy. Trochę boli. Dobra, ma już czerwone HP, więc jesteśmy bliżej niż dalej. A one też mi generalnie krzywdy już raczej nie zrobią. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby zaczęły mi robić bardzo poważną krzywdę, tak powiem. Heatwave może? Nie, jeszcze nie. Jeszcze żyją. Ej.
co robić się mokrymi ścierkami. Trochę tak, niestety. Ale to nie jest tak, że mam w tej kwestii wiele do powiedzenia. A co, po mokry ścierek, holy fuck. Jack to jest bez many. One jeszcze żyją? Okej, już nie. Dobra, możecie już sobie pójść, dziękuję. 1600 expa, nice. Obarian dostał poziom, pomimo że nie potrzebował. I to chyba powinno zniknąć domenę. Yep. Dobra. Nie ukrywam, że zanim pójdę robić tego drugiego questa, którego mam tam do wzięcia jeszcze, znaczy do wzięcia, do zrobienia, to wolałbym najpierw mimo wszystko pójść się wrócić do siebie na swoje rejony. Nawet kolej kwietkalny. Wrócić się na swoje rejony i się wyleczyć. Zanim cokolwiek okropnego się stanie. Bo jednak trochę zasobów żeśmy potracili. Jak już jesteśmy, to relikwie zgarniemy. Więcej hajsów. Zaszkodzić? Nigdy nie zaszkodzić, to na pewno. I nie wiem, czy nie powinienem przy okazji sobie... Coś mnie goni. Coś mnie bardzo intensywnie goniło. Czy nie powinienem przy okazji aplikacji sobie przejrzeć, czy może czegoś nie chcę ogarnąć. Ale najpierw... Możemy dostarczyć rzeczy, które mieliśmy do dostarczenia. Jej. Przy okazji ekspa to wpadnie. Nie ja tyle dużo, ile bym chciał, ale... Darmowe leczonko... Darmowe leczonko? To nie jest tak, że potrzebuję jakoś bardzo kasy, ale jak jest, to... Jak jest możliwość darmowego leczenia, to nigdy po to, żeby tego nie robić. Okej, nie masz dla nas roboty. Dobra. To jeszcze tylko obczaję wtedy, czy może sklep coś nowego ma. Najlepiej oba sklepy. Jasne. Co możemy kupić? Czy mamy coś, co byśmy chcieli kupić przede wszystkim? To jest pytanie. Nie bardzo. Może parę hamastonów, ale one nie są jakieś bitnie tanie. To pytanie, czy w tym ekwipunkowym sklepie coś będzie? Pewnie też nie, ale... Sprawdzić nie zaszkodzi, to na pewno. Miecza lepszego nie znajdziemy. Możemy mieć lepszą broń palną, co biorąc pod uwagę, że zadajemy śmieszne obrażenia pistoletem, to zaszkodzić nie zaszkodzi. I pociski jakieś? Evidence. Też sobie wezmę. Zawsze to odbina więcej obrażeń, jeżeli jakoś na to decydujemy. Spoko Disnac, o nie. Czemu mi to robisz? To nie jest rzad, którego spodziewałem się dzisiaj usłyszeć. Nie tu. Chcę wejść z powrotem i zrobić tego drugiego questa, challenge questa, w sensie zanim pójdziemy dalej sobą. Wiesz, że już nam dają możliwość, to czemu nie? Najbardziej mnie zastanawia, że te demony się na mnie rzucają, pomimo że mają jakieś śmieszne poziomy na chwilę obecną. Bo jeszcze rozumiem, gdyby to były jakieś silne demony, ale legiony, slimy, serio? No i dalsze przedmioty zrobią i nie będę na to narzekał, ale czemu? Czemu mieliby to robić?
A, dobra, to miało być na południe. Dlaczego tacy jesteście? Czemu ja wam zawiniłem? Żabo, wracaj. Mam pilną dobudkę. Będę używał kamieni, póki to możliwe. Póki mam ich zdecydowanie za dużo. Manikary? Nie, what the fuck. Może ich zabiję w te ture? A, na pewno ich zabiję. Okej, okay, czuję się ojebany teraz. Tym, że ta holda mnie wzięła z zaskoczenia, tym się czuję ojebany w tym momencie. How much heat wave? YOLO! God damn it. Myślałem, że może się uda. Asahi, please help. Czy ta Pixie nie jest trochę za długo już pod kontrolą Asahi, żeby wciąż się buntowała? Pod tym względem czasami sobie myślę, że Nawal byłby aż może trochę lepszym supportem. Ale tylko trochę. Zatem to wciąż by oznaczało, że muszę uznać się wyższość Nawara. I czułbym się z tym bardzo niekomfortowo. Na, mogłem. Ja już kisem. Pewnego dnia zrobi sobie jakiś licznik. Okej, okay, jestem w strefie. Proszę mnie nie przejmować. Będę go na bieżąco aktualizował. Hej, Ludzik. Max hold counter. O nie, tylko nie UW Speech. Jak możesz stosować coś tak okropnego jak UW Speech? Jak możesz stosować coś tak okropnego jak UW Speech? Nie zrobiłbym wam tego spokojnie. Nawet nie wiem, czy potrafiłbym tak spontanicznie. Mogłem skipnąć w sumie Melody, by więcej zabiło. Nie podoba mi się, jak mocno te rundy się stakują. Okej, nie doszło do czwórki. Nie tym, ale to moje jest. Jest to magii.
Zastanawiam się, czy nie jesteśmy już na takim poziomie, żeby mógł dawać po jeden punkt w agility, teraz po dwa? Cześć Sylwia, hordy pod rząd w jednej walce są. No ewidentnie mam bardzo duże szczęście do trzech hord na walkę. Jeden czy... No, będę dawał dwa. Jak dobiję do 100 punktów do 100 punktów w agility, to wtedy zacznę dawać po jeden punkt. Oh my. Asahi nauczyła się Medi. Counter na jedną walkę. Tak, tak, tak. Counter jest ile maksymalnie miałem z rzędu w jednej potyczce ciągłej. Chciałem sprawdzić apki, prawda, zaraz zerknę. Sekundne Resist Force. Jedno i drugie jest dobre. Jedno i drugie jest naprawdę dobre! Tak. Sekundę trzeba używać. Resist jest zawsze. Chciałem apki sprawdzić. Na pewno nie recovery. Nie lubię recovery apek, nawet jeżeli MP recovery jest czymś, czego można nadużywać. Level recovery to brzmi jak coś, co powinienem wziąć i aptem będę rzekał, że tego nie mam. Nie kwestionujcie. Potrzebuję coś sprawdzić. Ile będą mnie kosztować aplikacje do plus jednego slota na skillę? 40 plus 40, czyli potrzebuję na 25 poziomie 80 punktów. Mam 70 i 23, czyli mogę wydać 10 punktów tak naprawdę. Czyli na razie nic nie wydaję. Proste. Mogę teoretycznie wydać 10 punktów, ale jedyne na co mógłbym tak naprawdę sensownie wydać te 10 punktów to te, jak one się nazywają, miejsca w stoku. Co jeszcze mógłbym zrobić to... Zobaczyć, czy coś nowego do Fuzji wpadło. A no, Uzumę teoretycznie mam i kosztowałaby mnie jedyne 10 tysięcy. I w dodatku mam pełen stok. Ulala. Ulala. Quancha, Lamderk, Nightstalker. Ktoś to za dużo go w dotę. Na Tataishi, Shikome, Inku. Dużo tego teraz padło. Bardziej by się. Oczywiście. Play zawsze bardziej się opłaca łapać aniżeli fuzjować w ten sposób. Jakby Jelanos miała wszystkie swoje skille, to byłoby spoko. Ale taki sam, czy ja będę. Ważne pytanie jest takie, czy ja w ogóle chcę przekazywać Takemi na kacie jakieś umiejętności, które ma ten Jelanos. Bo chciałbym to zrobić pewnie tak, że Damaskus, Fangbreaker, Resist Ice, Resist Force, magicznych nie, bo patrzcie ile on ma magii. I nie wiem, albo Counter, albo któryś z tych elektrycznych, bo ma Affinity do nich. Więc to mnie dobrze mogę nie czekać na umiejętności Jelanos. Bo Jelanos się uczy jakiejś supportowej, więc wątpię, żeby to było coś bardzo ważnego. Więc chyba mogę po prostu już teraz fuzjować. No chyba będzie miało więcej sensu. Szukaj sobie slota zwolnię. No a co tam jeszcze się pojawiło? Beefsons będzie na pewno z Takemi Nakaty, bo wcześniej go nie było.
Inkubusie, ale to smokoj. Ulala. Czy wy to... Fleroma? Fleromy tak szybko prze? To coś nowego? Bo Mokoj ma już swoje umiejętności, tak, ma. To mogę sobie spodziewać się go tak. Alinkarin, Dormina, Force Pleroma, Zan. Który z tych bym wziął, żeby mieć coś w odwodzie? To są młody dam na wszelki wypadek. Bo nie jestem pewien, czy ktoś u mnie je ma, więc zaszkodzi, nie zaszkodzi. Też chcę teraz trochę więcej pofuzjować, żeby mieć potencjalnie sloty jako tako, bo trochę cierpię na ich niedostatek. Dobra, z czego się ciebie robi? Barian Arcangel, Barian Incubus to nie. I Pondotara Incubus nie. Poltergeist, Barian... Majtka chyba jeszcze, no właśnie, czegoś leśniczego się uczy. Smate nie. Hator... Hator od biedy mogę. Nawet jeżeli nie jest to bardzo optymalne rozwiązanie, to zaszkodzić. Jest, to jest listy. Holy fuck. O tym nie rozmawiałem, by the way. Dobra, Hato też wskoczy. Dużo slotów sobie zwolnię. Dobra, i reszta już będzie albo nie na mój poziom, albo z demonów, które... jeszcze nie mają swoich umiejętności. To teraz wrzućmy coś z najniższym poziomem, co musi się uczyć rzeczy. Hato, zapraszam. No, przy okazji, questik padł na fuzję. Ideolo. Dobra, i teraz tak. Na południe od Kinshicho. Na południe od Kinshicho w challenge questach. Musimy znaleźć Oil Solution w Toyosu Shelter. Czyli musimy znaleźć Toyosu Shelter w dużym skrócie. Ma dziwne przeczucie, że trzeba będzie jakoś tędy przejść i nie podoba mi się to, bo to wycitne. Styrix. Czy ze Styrix mogę pogadać? Wygląda jakbym mógł. Jestem... demonem. W świecie cierpienia zabijanie to okazanie komuś łaski, podobnie jak oszczędzenie kogoś. Co byś wybrał? Oszczędziłbym. Okej. Okay. Jest zaskakująco sympatyczna jak na swój wygląd. O ty kurwo jebana. Ty? Kurwo jebana. To chyba pierwszy raz odkąd gram w Apokalips, kiedy demon sobie stwierdził, że coś zrobi i sobie pójdzie. Bo tak to zawsze jednak były... Jezu, spokojnie się, że coś mi się zawiesiło. Nie no, jak te patrzę, to nie przejdę dalej bez tego, bez wchodzenia w cocitne. Czy to jest ten shelter? To wygląda jakby to był ten shelter. Kto ma u mnie... O Boże, tylko Jackfest ma diademę. O mój Boże, to zaboli. Elevator na minus 1. To jest ten domniemany Toyosu Shelter, więc musimy tutaj znaleźć rzeczy. Shelter mi się od razu będzie kojarzył z tymi. Entering search mode. Z Falloutami. Scanning. Link established. Przy okazji mam terminal tutaj, więc o tyle dobrze, że będziemy mogli unikać dalej chodzenia po co ciźnie. Doskonale.
Każda lokacja jest jakaś większa, czy tylko ten? Czy tylko tutaj się przechodzić po TDX-ie? SMTX Fallout. Oh my. Bałbym się. Aż w sumie jedno i drugie to świat po apokalipsie, więc. Dobra, mamy. To po co przyszliśmy, ale mamy też demona. Hello. Pajacul. Tym razem na pewno będzie lepiej, kopium. Super listy ma. Asahi blokuje. Leap? Nice. Jeszcze tylko jedna walka. Nie no, jestem zawiedziony. Z której strony są za silne Asahi? What the fuck? To też będzie holda, prawda? O kurwa, to gorzej niż holda. Momonofu. Mon KS. Mon KS. YOLO? Nie ruszam się. Czujesz krew. Tak. Aż powącham. To dobry zapach. Kurwa. Nie wiem, czego innego się spodziewałem. O kurwa, właśnie. Ja to widziałem. Nie. Nie. Odmawiam. On się charge'uje, a już miałem dzisiaj jednego game overa spowodowanego przez tego demona. Więc wolałbym tego uniknąć w miarę możliwości. Okej, okay, nie wszedł instakill niestety. Może zabiję swojego kolegę. O mój Boże, media. O mój Boże, Asahi, kocham cię. Doskonale. O kurde, on się obudził. Skończyła się dobra zabawa, I guess? Jak anioł śpi. Nice. Media expert. Ha! That's a good one. Okej, okay, czyli tutaj najwyraźniej nic nie ma. Ale zawsze jest terminal. This is the toy activating transport mode. Transport complete. Chyba to będzie chyba ostatni z challenge questów, które mamy obecnie do zrobienia, tak mi się wydaje. Nie ta opcja. Jada, jada. Dostaliśmy to, co mamy do dostarczenia. Bo mam wszystkie żywe demony, tak, więc możemy dostarczyć. Nie było tego ekspo jakoś specjalnie dużo, ale zawsze coś. Wyleczymy się. I chyba możemy wracać do właściwego głównego questa, I guess. Bo tak to wszystkie challenge questy mam podobione. Z jakiegoś powodu... Okej, okay, czyli lecimy do Ginza.
Nie no, wydaje mi się, że szybciej będzie jak po prostu wyjdę. Zapisz. Come on. Mówiłeś takie, jakby zdarzyło mi się dzisiaj umrzeć. Hold up. Hold up. Jestem za dobry, żeby umierać, prawda? 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 Nie no, tłumaczę sobie to zawsze tak. Od bossów nie umieram. Raczej. Od losowych encounterów z drugiej strony... mogę. Mogło mi się zdarzyć. A dobra, którędy będzie najszybciej do Ginzy? Tutaj na południe chyba. Tutaj spadł do rzeki. Nie widzę problemu. Cola Fanta, I mean. Jest takie ładne określenie po angielsku. Apples versus oranges i to chyba jest jedna z tych sytuacji, gdzie można użyć tego określenia. Że to są jednak dwie kompletnie różne rzeczy. Czy ty jeszcze czegoś się uczysz tak? Zresztą... ja bez bicia powiem, że nie mam absolutnie nic do Coli Zero, więc pod tym względem się bardzo różni od Civica. Uśmiałbym się. O mój Boże. Starmowałem harpię. To koniec. Widzę, że koniec jest coraz bliższy z każdym. Au! Czuję się personalnie atakowany w tym momencie. Au! Au! Holy fuck! Mówiłem mi, że policja nic nie może! Oszukali mnie. Jedne to wyczułem też fajnie na języku. Znaczy nie wiem, mi jakoś te Cola Zero nawet pasują w miarę. Cola Zero, Pepsi Max. Okej. Okay. Jeżeli miałbym decydować po samym smaku, to też wolę Zero? Co? What the fuck? Nie, Shinji? Pojebało się? Wolę kolę zwykłą. A nie... te wszystkie zerówki. Tylko... powiem wprost. Za bardzo kaloryczne są. Może się uda. Szukam sojuszników. Tak. Super. A nie ruszą się. Okej. Okay. Jak do niego podejść? Sympatycznie. Jak jestem dobrym człowiekiem, to może ty bądź dobrym demonem, co? Co chcemy osiągnąć przedstawienie bogów i demonów? Daj, żeby świat był lepszy. Dlaczego? Czemu w takim razie chcemy broni? Żeby pokonać tych złych. Ojo! Nie da się. Nie da się. Po prostu się nie da. Dzisiejszy scene sponsorowany jest przez niemożliwość rekrutacji demonów. Wykorzystam cię do fuzji. Tak. Czemu demony są takie, że chcą być wykorzystywane? One literalnie chcą być wykorzystywane. Jasne. Okej. Okay. O tyle dobrze. Jedna próba na 10 udana. Weź mi.
mam taką kulkę do ćwiczeń. Tam jak akurat gdzieś tam tak nie odjechała. Teraz to się przełączył. Kulka chyba nie ma jakichś takich bardzo dużych ograniczeń. Dużo bardziej kojarzę, że Saint Germain pod tym względem było cięte, że wszystkie... To było chyba jakoś tak, że wszystkie Dark Demony się nie przełączały, a Lightów nie dało się spotkać tak, żeby można było je rekrutować. Chyba jakoś tak to szło. Czwórka chyba nie jest pod tym względem aż tak cięta. I tak samo nie jest jak trójka, gdzie poszczególne lasy po prostu nie pozwalały. Czy to się zdefiniowało za mną, czy mi się wydaje? My power shining through. O, wiem, słuchajcie. To na pewno zadziała. Kto by się kurwa spodziewał? Na pewno nie ja. On płacze, ojej. Tak. Zrobimy mu to. Widzicie? Zabiliśmy to. We did it! Czarmowanie zombie. Rzeszka nigdy mi się nie znudzi. I swear. To jest dosłownie na zasadzie nie chcę pytać, jak to działa. Ale to była porządna media. To była niepotrzebna makkadża. Nie. To nie było amazing. I co mi teraz zabisz? Trochę expa. Chciałem, żeby Minecraft miałem oczywiście niedługo przynajmniej dostała poziom. Bo już chyba powinieneś nauczyć tego. To chcę... A, dobra. Co mi zrobić nawet chłopca? Oby się odpierdolił. To jest jedyne, czego oczekuję. Poza tym może robić to mu się, że mnie podoba. Zabiję w tę turę. Chyba tak. Nice. Maybe first wchodzimy do Ginza, a tam jeden wielki rozpierdol. Ta muzyka na pewno jest trochę niepokojąca. Brak ludzi na korytarzach też jest niepokojący. I called the association for backup, just in case. But we can't just wait around for them. Let's go find Flynn. Okay, pójdźmy go znaleźć. Przy okazji pogadajmy sobie z ludźmi w środku. Link of Game ma jedną zasadę. Przetwarzają najsilniejszy jebani chaosowcy. Najgorzej. A co jeżeli wam powiem, że Flynn jest tym neutrofagiem? Flynn zabił pani Rico i jest naszym przeciwnikiem, ale nie ma wobec niego złych uczuć. Żyje, ponieważ jest silny i to tyle. Doskonale. Nie wiem, z jakiego z fagów. O nie. Mam dość czytania fanfików fanboyujących Flynna. Jakbym chciał, to bym poszedł na jakiś AO3, czy jak to cholerstwo się zwało. Wszędzie tylko, o mój Flynn. I swear to God, jeżeli jestem na dobrej drodze, żeby dosłownie każdy dialog zaczynający się o Flynnie skipować, tak jak to właśnie zrobiłem. Ej, spójrzcie, fontanna, kojarzycie, nocturna.
Przez samą tą fontannę to miejsce mi się automatycznie co trudne będzie kojarzyć. O, mi jest coś ważnego fabularnie. Jestem ten ma fabułę? Chuj, dur? Gdzieś mi mignęło coś. I się dostałem co? Pewnie tamte drzwi drugie. Wiesz, gdzie jest ten? Wiecie, gdzie jest ten? Okej, wiedzą, bo go fanboyują, I guess. Okej, czyli nie wie. Wielka skała na środku przejścia. Była tam, odkąd sufit nam spadł na głowy. Nie, bo nam się wali na głowy, o, najgorzej. A weź mnie, wiesz co? No maki to nie jest jakoś specjalnie dużo. Albo. Ważne, że nic mi nie powiedzie o Flynnie. Tutaj możemy wyjść na górę. Okej, ale to nie jest miejsce, w którym chcę być, bo chcę najpierw dół zwiedzić. A jak zwiedzimy dół, to potem możemy na górę iść. Przynajmniej taką mam nadzieję. I before i w górę, i w prawo, zaraz będę miał takie... Nope, tu nic nie ma. Czego? Czy słowem różni się od Young Man? Co masz na myśli? Slaverman jest już bardziej wykorzystywany i tępiony przez swojego opiekuna, to na pewno. Okej, te drzwi są zamknięte i tędy nie przejdziemy. Youngmanowi w razie czego nikt by nie powiedział, że ej, słuchaj, nie ma chuja nigdzie, nie idziesz, nic nie robisz. Okej, tutaj może będzie coś lepszego dla nas, co? On przygarnie aż relikwie, bardzo dobrze. Jakieś fajne rzeczy? Nawet. Hit percent? Low. No. Okej, okay, Tonik, powiedz, czy masz coś ciekawe? Anything else? Pociski jakieś? Wezmę te, które... Jezu, ile one kosztują? Kto to nie, jak mnie zgaduje? Znaczy, przyjmowałem, że chodzi o protagonistę SMT5. O Jezu, aż te rzeczy są drogie. Może niepotrzebnie kupiłem sobie tę spróbę. Nie podoba mi się to. Dobra, zobaczę jakie są pancerze jeszcze. Resist Fizz! Holy fuck, Resist Fizz. Nie musicie mi mówić dwa razy. Jeszcze nie dające więcej many? Jesus Christ, ile dobrych rzeczy. Spodnie akurat mają najmniejsze zmiany chyba, więc mogę jeszcze rozważyć kupno... chociaż też nie jest aż tak dużo. Nie, to na razie, zresztą spasuje, I guess. Zwłaszcza, że fajnie było mieć jeszcze kasę na jakieś wydatki mniejsze lub większe. Tu jest terminal z tego dacu obokuje. Link established. Terminal successfully added. You may now travel between registered terminals. Okay, czyli mamy fast travel do Ginza. Dzięki Bogu. Mamy chronić naukę pani Yoriko. Nie obchodzi nas, czy wciąż jest pośród nas.
To nie jest przeciwnikiem wersji Yuriko, ale jeżeli posiada tyle mocy, to... O, jest najsilniejszy, więc trzeba się go słuchać. Chaos prawdopodobnie. Yo. A, dzięki. Friend tu jest, chciałbym go spotkać, jada. A, dzięki, Flynnow. Zanim stał się sufit. Zanim ktoś przykleił rower do sufitu, nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Ale po tym jak Flynn przykleił rower do sufitu, to zdaję sobie sprawę, że moje życie stało się nagle piękniejsze. To jest prawdziwy plot SMT4 Apokalips. W Ginzie jest to sklepy tylko dla członków i podobno są tam dość wysokie ceny. Rozumiem. Rozumiem. No, raczej chyba musimy jednak wyjść na zewnątrz. Wygląda jak tak bysta. W tej koszulce. Nie jestem pewien, czy czuć się dobrze z tym, czy nie. Let's go, Akira. You okay? You look a little dizzy. Tylko słyszę głosy. Nic nowego. Is that Flynn? Hey, Flynn! Hey, udało nam się ich znaleźć. Doskonale. Jeszcze jeden poziom i będę miał dodatkowe sloty. Jasne, zmienię się. Mahama, Media, Tarukaja, Makakaja, Jilmao. Nice. Ciągle zapominam, że te cienie nie istnieją. Ze mną jest... nic nie szkodzi, witam. Na Twitchu mam rozpisany harmonogram, więc też można się zapoznać, jak chcesz. Planowo streamy są w poniedziałki Bloodborne, środy SMT i soboty Source 2. Co teraz robimy w grze? Po tym jak podkładaliśmy się bardzo dobrej rady Odyna, który radzi nam, żeby uwolnić wszystkie zła tego świata, zrobiliśmy to i uwolniliśmy wszystkie zła tego świata. Jak wszyscy wiemy, to najmądrzejsze co można zrobić. O mój Boże, kolejny demon z medią! Musieliśmy ich znaleźć Flynna, który najwyraźniej jest celem naszych demonów. I udało nam się znaleźć Flynna w końcu. Hejka. Jako czwórcy mowa dzisiaj zacząłem czwarte podejście do zwykłej czwórki. Czwórka ma absolutnie katastrofalny początek jak dla mnie. Aczkolwiek to się tyczy... wielu SMT. Ja zazwyczaj w SMT gram magicznymi. Ula. Cześć Odyn. Cała masa endgame'owych demonów. Jestem pewien, że to się dla nas źle nie skończy. Puskiszna. Greetings, Flynn. I am Krishna of the Divine Powers. The Divine Powers have but one goal. The salvation of the entire world. Nauczyłem się już, jak wygląda zbawienie po hindusku. I serve neither Lucifer nor Merkaba. My salvation is for the good of humanity. So there are demons that have decided not to side with Lucifer. Ja właśnie mam trochę z tymi appointami tak, że teraz brakuje mi jednego poziomu, żeby odblokować sobie kolejne skisloty. Bo w Apokalipsie są 125 poziomów. I teraz mam takie, jest parę skilli, które może bym chciał wziąć, ale jednocześnie... No nie wezmę, bo zaraz będzie plus jeden slot. In a way. This world is ruled by a creator who has no qualms declaring himself the one true god. It was he who sealed humans in wieczne szkalowanie chrześcijańskiej religii zawsze w SMT.
We are all merely pawns to the Creator. Such insolence will not be forgiven. He will die for it. Używam celowych sztuczek. Flynn, oh my. Will you become our savior? Znaczy, ja gram tak, my call key. Powiedzmy po swojemu, że staram się jakoś nie psuć mechanik. Na tyle, na ile da radę, to po prostu przychodzę po swojemu. Jeżeli coś mi wpadnie w oko, co będę chciał spróbować, to spróbuję. A tak to, co wyjdzie, to wyjdzie. Join me and bring salvation. And if I refuse? To nie jest tak, że masz cokolwiek do powiedzenia, ten. On moment. Then your impudence will be met by force. O, Flynn na pewno sobie poradzi, prawda? Jest już w endgame, więc musi sobie radzić z takimi demonami jak Odin, prawda? You dodged it. I'm impressed, human. I know, right? O, czyżbyśmy jak zwykle byli w idealnym miejscu w idealnym czasie? Czym jest ten demon? Monkes? Monkes? Maitreya. Yep. You're late. Will you disappoint me twice? No. Tsukiji Konbanshi is now under the control of the divine powers. Nie, może jestem lekko skrzywiony, ale jakoś nie lubię tego, że większość demonów w SMT ma ten filtr nałożony na swój głos. Wolę właśnie jak to takie demony jak Krishna, które po prostu well, mówią ludzkim głosem. Jeżeli to jakieś takie, które rzeczywiście miałyby sens w tym, żeby mówiły takim sfiltrowanym głosem, to spoko. Na przykład takie, które ewidentnie są mało ludzkie. Ale takie typowo ludzkie demony dla mnie powinny po prostu mówić normalnym głosem bez tego filtru. Najbardziej mnie to chyba bolało. Dobrze pamiętam, że w piątce narzekałem na to. No to League SMT 4, którego nie przyszedłem, więc się nie wypowiem. Jeżeli dobrze pamiętam, No to Landing w SMT 4 opierał się o tego, o Masakado. Czy ja źle pamiętam teraz? Well, wystarczy wziąć zakładnika i nagle... Nawet najpotężniejszy człowiek staje się bezużyteczny? Doskonale. Czy masz na myśli Zusa? Jeżeli masz na myśli Zusa, to nie, spokojnie. Nie reaguj aż tak nerwowo. Nie wiem, czy jest jakoś bardzo dużo rzeczy, na które na samo wspomnienie bym wybuchał jakimś gniewem. Mogę rzucić parę złych słów na temat czegoś, ale... To brzmi jak absolutnie okropny pomysł. A, ciekawe, co może nas kontrolować. Tak, za! Ale mało. Uwielbiam mieć iluzję wyboru. Kalki jest z nami teraz. Release the girl. As you wish. Ej, spójrzcie na to z tej strony. Gdyby nie Dagda, to byśmy nie żyli. Więc może mieć wobec nas jakieś oczekiwania. Ej, poza tym, że była w siłą przetrzymywana, to chyba jest okej. Okay. Nie to co, Flynn?
obedience is not optional. To jest dosłownie to, co zrobili Flynnowi poprzez branie go jako branie zakładników. Aha. Już rzucacie się na Odyna i Krishnę? Dajecie. Wiem, że chcecie. Do it. Do it. Do it. Nieironicznie jestem w stanie uwierzyć, że Odyn ich wysoluje. They are merely stepping stones on the road to salvation. Our plan runs much deeper than that. Jestem niemalże pewien, że Krishna mógłby być dużo bardziej przekonywujący, gdyby wytłumaczył swój plan tak jak chce. Ale ewidentnie nie miał takich planów. A potem dziwne, że nie wszyscy chcą się na niego zgadzać. Czemu to wygląda, jakby sufit nam się walił na głowę? Czy Krishna ma ten sam głos co Dagda? Wydaje mi się, że nie. A, jest. The snake. Sheesha. Mój ulubiony wąż. This is but a taste of the power that we possess. I am your light. Coś tam, coś tam. Ogień też jest światłem. Za każdym razem, kiedy ktoś powie salvation, pije kolejkę. Ja na koniec streama. Znowu mój salvation. Ile można? Ej, przynajmniej do czegoś się przydał? Krishna? Flynn shall be joining me. If you wish to see the true light, come to Tsukiji Konganji. Jasne, już pędzę. Next full moon, when the full moon rises, we will lead you to a new universe. Join us. I'll be waiting. Wyobraźcie sobie, że któregoś RPG by zrobili tak, że za każdym razem, kiedy się odpoczywa jakiś dzień, to czas rzeczywiście fizycznie mija. I jeżeli dają wam jakiś limit czasowy, to można przegapić po prostu i przez to game overa załapać. O nie, było zdjęcia fonami. I mean, zwykli cywile nie mają wiele do gadania, więc czemu nie? Persony. Z jednej strony tak, z drugiej strony bardziej chodzi mi o taki typowy odpoczynek na zregenerowanie sobie HP i tak dalej, tak? Który zazwyczaj nie zużywa czasu. Shisha tutaj coś kogoś mi przypomina. Mi trochę Zeruela z Ewangeliona, jeżeli chodzi o samą twarz jako taką. Ale poza tym niekoniecznie. Ej, przynajmniej mamy dopiero księżyc nowy. Czyli jeszcze ile? 2 tygodnie? Dobrze liczę. Bo jeden pełny cykl 28 dni bodaj trwa, czyli od nowiu do nowiu jest nów pełnia nów, czyli 14 po 14, dobrze mówię? Czy już moja matematyka mnie zawodzi? Flynn has been captured by the divine powers, and now we're forced to reevaluate our plans. Right now, Tokyo is split between Lucifer, Merkaba and the divine powers. Znaczy powinniśmy mieć 2 tygodnie w takim razie, jeżeli dopełni. Each of them have established bases throughout the city. Okej, czyli zaraz 2 dużych sił, z którymi musimy się mierzyć dzięki naszej potrzebie uzyskania jakiejś akceptacji. Dzięki. Mamy teraz 3 duże siły i straciliśmy naszego zbawcę. Dzięki Nanashi. Dzięki Asahi.
Lucifer has control of Camp Ichigaya, Shinjuku, and Shibuya. Czyli Lucifer jest na zachodzie. Merkaba controls the Sky Tower. Merkaba na północy. A Divine Power jest na wschodzie. Tsukiji Konganji. Boskie moc. Based on their territories, it may appear as if they have equal influence. Nawet na papierze wygląda, jakby Divine Powersy były trochę słabsze niż pozostałe. Shesha's presence has tilted the conflict in favor of the divine powers. Aha. It's impossible for any one side to engage them without leaving themselves open to Shesha. W sumie trochę tak, jeżeli Shesha jest w stanie pojawić się dosłownie znikąd. Worse still, we have no way of determining where Shesha will strike. Since we can't track Shesha, we have to stay on the defensive. I'm sorry to say, we do not yet have an effective method of fighting Shesha. Najlepsze jest to, że nawet jeżeli znaleźlibyśmy jakiś sposób na to, żeby poradzić sobie z Shishą, to czysto teoretycznie w każdej chwili może być magiczna sytuacja pod tytułem: ej, słuchaj, a czy pamiętasz, kto siedzi na naszym? I kto nie chce, żeby czyimś planom przeszkadzać? Dzięki, Dagda. Nawet nie chcesz wiedzieć. It may appear to be in our best interest to side with the divine powers. And with Flynn gone, I can definitely see the appeal of their boasts. Fajnie, bo jeszcze wiesz, co dokładnie oni planują. We have no reason to believe that they are actually on our side. And I refuse to trust a group that would kidnap Flynn. Zastanawiam się w sumie, na ile rzeczywiście, gdyby Divine Powers wytłumaczyły Flynnowi, jaki jest ich zamiar, to taki gdyby opowiedziały im cały swój plan, czy wtedy Flynn byłby w stanie się z nimi zgodzić w jakimkolwiek stopniu, jako teoretycznie neutral route player character? Krishna jest selling us the same crap that demons always have. What we need to do now is band together and save Flynn. It's our only chance. Okej, to uratujmy go. Our order of business is to make sure that each city is well supplied. Tokyo has never been more dangerous. Good luck. No to no, chłop trochę masz ma zszytą, no. Okej, czyli mamy dostarczyć zasoby do Shinjuku. O, trochę kasy za to dostaniemy. What else can we do without Flynn? I don't want to die. What happens now? Popatrzcie, to ta magiczna historia, kiedy mieliśmy jednego kompetentnego człowieka i on nagle znika i już absolutnie nic nie możemy robić. Uwielbiam to. The humans are being played like chess pieces at the mercy of greater beings. To jest zawsze coś, co jakby rozumiem, dlaczego gry tak działają i dlaczego nie działają w żaden inny sposób, ale jednocześnie gdzieś tam w głowie sobie mi siedzi, że fajnie by było zobaczyć jakąś taką grę, gdzie jesteśmy elementem układanki, a nie jedyną nadzieją. Domyślam się, że takie gry są oczywiście, tak? Ale po prostu to jednak trochę boli, że tak tujmy. Wake up and smell the chaos, kid. This is the true nature of gods and demons. Pod tym względem Talesy są fajne, bo tam Pei zawsze tak jakby ta nasza główna ekipa nie jest nie wiem, literalnie fizycznymi bogami, którzy jako jedyni mogą poradzić sobie z całą sytuacją, tylko jest dokładnie wyjaśnione, dlaczego osoby rzeczywiście kompetentne, odpowiedzialne, lepsze od nas nie mogą się zająć daną sytuacją. Bez większego spoilowania mogę powiedzieć, że na przykład w pierwszych częściach to jest bardzo dużą częścią planu złoczyńców było odwiedzenie najsilniejszych osób na kontynencie od możliwości zapobiegnięcia im poprzez stworzenie innych problemów. I coś takiego mi dużo bardziej leży niż takie, że dosłownie o, zabraliśmy Flynna, już nic nie zrobi, o! Human oppression is the only thing that interests them. Asahi, Nanashi, come here a sec. Aha. Czy dostaniemy zjebkę za to, że to wszystko nasza wina? Okej, nie.
Chciałbym, żeby ktoś dał im zjebkę za to. Okej, daddy. Zdałem się, ile jeszcze głupich rzeczy, które są absolutnie nielogiczne i przejające planom tych złych, zrobimy po drodze. Nie macie? Nienawiść jest wzajemna. Widzicie? Dagda może być chujem, ale czasem mówi sensownie. Zauważyłem. Co Dagda ma na myśli? The Link Saga to Talina z Fire Emblem, które było pod takim potężnej sprawy sądowej od Nintendo. Tego nie kojarzę. Znaczy, kojarzę, że jest to coś pokroju Fire Emblema, ale nie kojarzę tej sprawy sądowej. A Berwick Saga Gameplay jest interesujący w porównaniu z innymi twarami. Tutaj kumpel mi opowiadał kiedyś o Berwick Saga, ale już kompletnie mi z głowy wyleciało. Że to jest bardziej coś chyba w stronę Fire Emblemu czwórki, piątki? Znaczy, najbardziej się zastanawiam po prostu, czemu Dagda najpierw każe nam wypuścić Divine Powersy, a potem chce, żebyśmy z nimi walczyli. Nie no, nie ma nad nami całkowitej kontroli. Jeżeli uznamy, że chcemy umrzeć, to nie trzyma nas na siłę przy życiu. Improve quality of life. Toż department przyjmuje te zdrowie. Albo National Diet Building. Ha! No dobra. Czyli trochę roboty. Mamy do Ginza się tepnąć. Ja nawet nie pamiętam, co on chce. Na razie nazywa nas cały czas swoim bogobójcą. Czy coś więcej z tego wyjdzie, to... Well, zobaczymy. Tak naprawdę to, jakie on ma wobec nas konkretnie plany, nie było precyzowane do tej pory chyba. Więc, well, trzeba będzie zobaczyć, co nam szykuje, I guess. Aż coś nam wyskoczy. Te na PSK pewnie, tak? Podam iść ten pancerz. I know, right? Czuję się jak prawdziwy rugbysta. Jeszcze z tą marynarską czapeczką na obie. Wychodzę tędy, bo chcę zobaczyć mapę świata jako taką. Wiadomość od... Okej, otworzyli drogę z Ueno Joto do Chiody. Chyba na widok, gdzie to jest ta bezpośrednio nad nami. To jest chyba ta domena. Nie, to nie jest domena, okej. You guys looking for redemption? For your souls to be saved by the divine powers? Reject this wretched universe. Reject humanity. Return to Monka. Find peace in the new universe. Just know. Let go of your physical bodies means embracing death. Absolutnie, że nie chcę, bym chciał zabić. Nanashi, this is Divine Power Central. Aha. Please tell me you're not thinking about surrendering to them. A mogę? Can I? Did I give you permission to surrender?
Didn't think so. A propos możliwości wyboru. Yeah. Let's get out of here. Gotta go. Bye. Chyba jedna rzecz mnie zastanawia w takim razie. Listen to your friends. I strongly suggest we turn back. Choose wisely, kid. You really don't want to learn what it means to betray me. Please tell me you're not thinking about surrendering to them. Wait! You can't be serious! Nanashi, no! I see. Guess I was wrong about you, kid. Sorry, but this dance is over. Nanashi? Nanashi! Didn't think it'd end like this. Such a disappointment. Wow. Wow! Cieszę się, że mamy aż tak dużo do pojedzenia. Cześć, Atkes. Jakby spodziewałem się, że Dagda ma dużo do pojedzenia, ale nie myślałem, że może po prostu stwierdzić, że pierdolę, umieraj. Dobra, przejdę przez te dziwne. Chcesz na razie dostać do Toyosu chyba? Tylko popatrzmy po drodze jeszcze. Chyba powinienem ją rekrutować. Ale jest głupią kurwą, nie będę jej rekrutował. Nie ma rekrutowania, głupi kurew. A po co dodawać staty równomiernie, nie rozumiem. Rozdawanie równomierne statów jest bez sensu. Nie na sobie mojej żyj inaczej. Niech mi ktoś udowodni, że warto. Miałem wymienić tego. Demony po smoothie. Zaraz Thing of Life jak najbardziej się przyda. I wrzucę zaraz tego. Zamiast... Mermaid jakiegoś. Najpierw demon z najniższym poziomem. A to albo Poltergeist, albo Itzmat. Wskakuj Itzmat, będzie fajnie. Powiedział Shinji jako słynne ostatnie słowa. Znane też jako, co może pójść nie tak. Właśnie wyobraziłem sobie wspaniałą sytuację, w której musiałbym farmić jakieś relikwie na podstawie tego, czy akurat losowość ta... Serio? No dobra, no. Można i tak, I guess. To wybiało... Zabiję? Mogę nie zabić, więc chyba się powstrzymam. Nie chcę używać Mazan. Okej, odeszło się bez. Nice. Jakoś długie te loadingi się robią, mam wrażenie, że nie powinny tyle trwać. Nie odczuję się. Kurwa. No dobra, posumuj wtedy. Czy to jest domena? Nie, to jest winda. Podoba mi się... Czy mi się źle wydawało, że tutaj miała być quest? To Show Shimoki to zawie... To źle mi się wydawało, czyli nie przynajmniej tu przedem. Goddammit. Logika nakazywałaby, żeby pójść do terminalu i cofnąć się do Ginzy.
ale nie jestem człowiekiem stosującym takie obrzydliwe rzeczy jak logika. To na południe dalej nie przejdę, więc nie ma co kombinować bardzo. Tutaj mogę przejść w razie czego. Ponieważ to by mi coś dało, więc na razie to próbujemy tędy. Dobra, jesteśmy w Chiocie. To jest czas. Nasze diet building albo Shimoki Tezawa. A to są jakieś relikwie, dajcie mi relikwie. Albo i nie dajcie mi relikwie. Ulala. Ulala! Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Coraz bardziej mi się to nie podoba. Ulala. Au. Czemu to nie wkazywa osobowości, skoro wcześniej ma tam weszło? Dziwne. A czy ma? Nope. Bopula? Nope. Dziąga? Czy on nie ma osobowości? Interesujące. O, straszne demony! Nie, tylko nie straszne demony. Yes, passage. Albo na jakiś status? Możliwe. Po prostu nie jestem przyzwyczajony, że demony mogą nie mieć żadnej słabości takiej żywiołowej. Jeżeli przejdziemy przez podziemne przejście na stacji Tokio, to dojdziemy do ich sanktuarium. I tam ma siedzibę Mateja. Wow, ale hej, to Flynna. Ależ im się absolutnie nie dziwię, biorąc pod uwagę, jak bardzo gryzą się jego poglądy z ich poglądami. Też bym hejcił Flynna, jakby wszyscy go wokół fanboyowali. Wiesz co? A czy ja tu po prostu do Ginzy wracam, okej. To nie jest tak, czego się spodziewałem, ale zawsze to skrócik. Saint-Germain. Chyba nie mamy żadnych klejnotów, wie? Więc u Saint-Germaina obecnie nic nie zrobimy. No nic. Nie mieliśmy jeszcze nawet chyba żadnej okazji, żeby mieć klejnoty, chyba że dostaje się za rozmowy z demonami? Bo tak to nie kojarzę. Tu jesteś w budowie, więc odpada. A, Kasumi Gaseki. Widzę coś, co mi się bardzo nie podoba. Widzę coś, przez co nie chcę tu być. Są punkty do ładowania Nawara. Unikam tego. Znaczy, oczywiście śmieszkuję i mocno przesadzam, ale... National Diet Building. Serio? Otworzyli tutaj tą domenę? Flashbacki nocturne. Tutaj już widzę na przykład, że ścieżka się rozdziela, ale boję, że się rozdziela w jakiś interesujący sposób, byłoby sporym nadużyciem. To może być ich słabością. Na pewno nie Mazan. Mogę też ewidentnie podłować.
Okej. Dzięki Bogu. Młoda. Nie no, come on, przecież nie wrzuciliby Mota w takie miejsce, prawda? Tafta. Tak, mam bardzo intensywne kopię w tej chwili, a co? Gdzie ja kurwa trafiłem? No za przeklęte miejsce. Mamo, boję się? Nie ironicznie boję się miejsca, w którym obecnie się znajduję. Ma demona znajduje już nawet. Zan ma Wasahi. Zan ma Wasahi, żegnaj Asahi. Będę tęsknił. Zio. Jak już bardzo Zan to pamięta, jak no. No da. Pewnie nie. A jednak, nice. Jezu, ile expa. Jeszcze jedna taka walka i będę miał 25. Dodatkowe sloty. O. Wejście do demona. Czyli pewnie hordy jakiejś nieszczęsnej. Znaczy, bardziej się śmieję, bo nie jestem przyzwyczajony do aż takich różnic, biorąc pod uwagę, że no na ogół dość niskie są właśnie te różnice. Więc trochę zdziwienia było. Dobra, zobaczmy. To powinno być w miarę okej, chyba. Zepsałem? Nie zepsałem. Upewnię się. Chyba zepsałem, ale jeszcze jeden. Dla bezpieczeństwa. Holda? Lala. Okej, podatni na ogień i pewnie na hamę. Raczej nie na buchu. Ale to wciąż obszarówka. Dostałem mało obrażeń, nie podoba mi się to. Dostają bardzo mało obrażeń, wręcz bym powiedział. Okej, dobrze, nieśmiertny. O mój Boże. Ja już nie lubię tego, co tu widzę. Nod Delirzma. A czy ktoś nie miał u mnie przypadkiem tego? Maraci? Chyba nie. Nie, ale ktoś w sposób Moody by się przydał. O, śmiesz, leczu wejszego. Ej, na pewno się uda. Goddammit. Jak to się nie udało? Nie rozumiem. Wytłumaczcie mi. Jeszcze mogę, czy już są na minus 3? Excuse me. Okej, są na mnie jeszcze. Nice. Wiedziałem, że popełniłem błąd. Holy fuck. To by nie było mądre. O kurwa. O kurwa. Mistake'i zostały maidnięte. Inkubus wypierdalaj.
Najlepiej na coś, co nie jest podatne na Gun ani na Zio. Nie, żebym miał dużo takich demonów. Suk? Punta? A szkoda, że Mahama nie weszła teraz, ale... No nic. Okej. Wow! Holy fuck! Zostałem zmemowany. Czemu to mi zdjęło śmierka? Smutek. Umierajcie. Chyba jeszcze żyją. Albo i nie. Nice. Dużo. O Boże, 25. Żeś nie umiałaś. Rapid Needle. Przyda się. Alec Flera. To jest fajna umiejętność do przeniesienia. I trochę mnie boli dupa, że dostaję teraz. Bo gdybym je dostał dosłownie za chwilę, to byłoby dużo lepiej. Bo mógłbym ją dać na wolnego slota. A tak to niestety aż tak dobrze nie ma. No i dobra, mam jeszcze 10 punktów do wydania. Przy czym nie wiem, czy mam NASA w tej chwili za bardzo. Ekspandowanie stoka co najwyżej, więc chyba się wstrzymam. Coś tam płonie, nie podoba mi się to. Kasumi Gaseki to jest cały park, to nie. Przejdę się tutaj, żeby się wyleczyć, real quick. I przy okazji mogę questa chyba oddać. Yep. Nice. I co ma dać na or... Rakunda, to się na pewno przyda. A ty możesz mu dobrze okazji przekazać. Jak już ma dodatkowy slot. To na suficie było możliwe w sumie. Właśnie widziałem, że to wcześniej mi coś się łapało, ale nie zwróciłem uwagi, że to może być na suficie. A więc jeżeli to będzie rzeczywiście sufit, to dzięki za zwrócenie uwagi. Ono momento. Bo to było o tu. To było tu? Znaczy wiem, że tutaj mi podświetlało, ale... Ha. Albo przycisk. Krzyb. To nie, to nie, to nie. Chyba, że tutaj? Nie, ja też nie. Właśnie, bo to już jest któryś raz, kiedy tędy przychodziłem i widziałem, że coś mi tutaj niby wyłapuje.
ale jednocześnie nie pokazało mi co. I stąd takie moje lekkie zaskoczenie. Powiedz mi jeszcze... no raczej nie będę chciał podjewać na chwilę obecną. Zdaję, czy coś na ten 20 któryś poziom będę miał. Karasu Tengu... O, Stonka. Stonks. Same piękne demony teraz nas czekają. Stonka, Sedna... Cyklopy wszelkiej maści. A propos demonów. Poltergeist chyba jeszcze czegoś się uczy, co? Yep, jeszcze jednej umiejętności. Zobaczmy, gdzie będziesz... tak. Shimoki Tezawa, bo tam jeszcze mam jednego challenge questa do zmienia. Ja myślałem, że na 25 wpadną jeszcze jakieś te treningowe odtarty, ale najwyraźniej nie tym razem. Kamasos. Ej, może chcesz dołączyć. Będą ostatnie słowa. Takie demony? Chłop się poczuł urażony chyba. Nie ma śmieszkowania z demonów. Zakaz śmieszków, healing know-how, nice. Debuffów ani Ganski nie przekazuje. O, Poltergeist się w coś zmienia? O, kolejna rekunda, nice. Coś się może Poltergeist zmieniać do... Nic mi do głowy tak na szybko nie przychodzi logicznego. Quicksilver, I see. Zobaczymy, I guess. Dobra, wskakuj. Nie tak. Odwrotnie. O, tak. Tutaj jest przejście, jakbym chciał przejść. No właśnie, gdzie jest ta Shimoki Tezawa? Góra haku. O nie, mam flashbacki. Nie jestem pewien, czy chcę ich całą trójkę dostać przy życiu. Nawet jeżeli planuję jakiegoś rekrutować, to nie chcę całej trójki dostać przy życiu. Trochę się za bardzo boję. Księżyc nadciąga. Ano. Bogowie wojny odchodzą. Au. Okej. Okay. Bardzo intensywne AU. Chyba nie chcą być rekrutowane. Mam takie dziwne wrażenie. Ten aniołów, tędy nie przejdziemy. Doskonale, to jest to, co chciałem zobaczyć. Chyba kaplica Kanda. Kanda no Yoshida. Okej, okay, czyli to miejsce, gdzie popełniliśmy największe zbrodnie wojenne, I guess. Czy mogę dać poligana z otoczkami? Chyba nie. Chyba jest na to ode mnie słabe. Będę kwestionował, że chuligan czarmuje mi Poltergeista. Będę to mocno kwestionował. Hmm.
Bo na mapie jako tego nie widziałem nigdzie, żebyśmy... Zobaczyłem, czy Dave ma niebieską ikonkę. Więc wydaje mi się, że to był Chen. Chen albo Confuse. Bo w sumie Chen ma serduszka, teraz jak o tym myślę, to może rzeczywiście nie było to. Gdzie jest to nieszczęsne? To jest Tsukiji. Może to będzie może jak pytanie. No nie, to też mogła być rzecz. Kimo. Marunouchi, Kasumi Gaseki. Chyba, że przez Kasumi Gaseki się przychodzi? To jest Hanzomon. Tam do Shinjuku. Mogę przejść, nice. Ichigaya, tam jest Shinjuku. Tutaj bym musiał przez Tsuciznę przejść. I to jest Idabashi. Ichigaya. Yasuya. Gdzie jest taki Moshita? Hello? Witam. Chcę się przywitać, bo to bardzo istotne. Aha, rozumiem. Czyli nie szanujesz przywiteń? To spróbujmy inaczej. Od dawna nie widziałem ludzi. Osi dłoni? Wiedziałem. God fucking damn it, wiedziałem. Chujo! Podaj się, numer 2. Właśnie to 3. No, zapraszam, tak. O ty kurwo. Ludzie do... Ciało demonów, dlaczego? Bo... Nie mamy wyboru. Tak, to pokaż mi inne. Nie, ciebie zjem. Dużo kasy? Jasne. Landerek na poziomie... Nie, wydawało się, że on... trafia się na wyższych poziomach niż pierwszy. Gdzie był w sumie na pierwszym? W SMT4? O mój Boże. Media? Media? Nice. Czyli co, na jest podatne? Pewnie tak. Yep. Ani te skille do Geotiedu już zadały całkiem sensowne obrażenia. Mam wrażenie. Tutaj nie przejdziemy. Tutaj jest Dantalian i... Boże, jak on miał Murmur. Okej, czyli na terytorium ludzka nie przejdziemy. Rozumiem. Przyjąłem do wiadomości, nie planuję. To w takim razie... Gdzie jest ta cholerna lokacja, do której chcę iść? Może nie umie czytać po prostu. To pod Shinjuku. Tu jest Shinjuku. Okej! Okay. Czyli muszę iść przez to pole gówna, I guess. To się musiało stać, prawda? Ktoś tu jest, demon. Do demona nie idę. Boże, więcej tucizny. Proszę, jeszcze więcej tucizny.
ten Melkapy. Przed zaganiem Xenogears Melkapa będzie mi się kojarzyć tylko z Xenogears. I będę bardzo skrzywiony przez to. Dawno sobie nie zapisywałem, mam wrażenie. A mam wrażenie, że wyszedłem trochę daleko, więc wcześniej to mogło być odrobinę silniejsze niż tutaj przewiduję. No, albo i nie. Czy ja ostatę w ogóle? Nie ma slotów, więc nie ma co rekrutować nawet. To powiedz mi tylko, jakie ty masz słabości. Gun albo buffu. Gun? Też powiedział gun? Merkaba, po co to echa? Dla zaakcentowania, nie wiem. To pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Fight i zaraz poziom dostanie. Let's day poziom. Let's day więcej skilli. O, a cóż to? Coś to Shimoki Tazawa, do której mieliśmy się dostać. I domena. Ciekawe, jaka wspaniała holda tutaj nas czeka. Ja żartowałem, okej? Okay? Nie musicie dać tego tak bardzo na poważnie. Ta domena to jest pierdol bardziej niż cokolwiek innego. Oh boy, there we go. Nice. Ta runda. Przyda się. Zanma też się przyda. Plus jeden dla Protaga. I co mi pytanie, taki mecz, nie mogę dalej fuzjować. Coś na rozsądnym poziomie. Phoenix. Slam Darga, więc raczej nie. Karasu? Patrol Pin Spidey. Poltergeist Pin Spidey to nie. Pyrojack? Też Slam Darga to nie. Morio może? Slam Darga. Kurwa, wszystko Slam Darga. Jackfrost, Hathor. A to jeszcze... Nie, już niczego się nie uczy. Ale Jackfrost się uczy. Night Stalker, Incubus Poltergeist. Potencjalnie mógłbym, ale nie wiem, czy chcę. Do samego wypełnienia Pokédexu może, ale tak. Czy ja chcę wypełnić Pokédex i fuzjować demon na niższym poziomie? Tutaj mam pełne sloty, więc może powinienem. Chyba tak zrobię. Jeszcze jak tak patrzę, to też nie będzie jakiś super dobry demon. Jezu. Jak na razie, jakim zakończeniem myślisz? Nie wiem, jakie są zakończenia w tym. W Apokalips. Skurna fatek kosztuje 28 many, jeżeli mam na minus 2. Holy fuck. Nie, czekajcie. W takim razie to może po prostu Zanmę przekażę, żeby dostawać bonus na Protaga. Tak, chyba nawet będzie lepiej. O, coś takiego. Już nie jestem po Sumudi. Dobra.
I teraz wrzućmy demona, który potrzebuje skilli. A to już wszystko ma, tak. I Tsumade ma wszystko, ta kamienna karta ma wszystko, Night Stalker nie ma wszystkiego. Zapraszam. Muszę też z tymi dwoma knykami coś zrobić w końcu. Jak nie mogę ze sobą zrywać albo coś? Nie z serczem, tylko basic. Mogę. Goddammit. Czemu tacy jesteście? Czemu tacy jesteście? Znaczy ja wiem doskonale, czemu oni tacy są, ale... Ach. O mój Boże. Wyrzucę je zaraz party w takim tempie. Czy one mają w ogóle cokolwiek sensownego do przekazania? Nie. Mothman ma, bo ja ich nie. Chyba nie, jak się zaraz kończy. Bajo! Ja tylko zwalniam go z niewolniczego kontraktu. Ja generalnie jestem zdania, że bardzo dużo designów tych, które powstały dla czwórki, jest katastrofalna. Znaczy katastrofalna to złe określenie, jest... domyślam się, że taki był zamiar, ale jest brzydka po prostu. Taka wręcz obrzydliwa. Moje, domyślam się, że to o to chodzi jako tako, ale jednocześnie rozumiem, że... może być to coś, co ludziom się tego czy innego powodu w oczywisty sposób podobać nie będzie. Da, Mahama powinna... A wróć, nie mogę Mahamy, to i tak Rapid Needle, mam nadzieję, że wejdzie. Nice! To było to, co chciałem zrobić, o dziwo. O ty kurwa. Tyle ekspa. Wiesz co? Hichos kurwy synu. Przynajmniej są w miarę słabe, I guess. Tak mi się wydaje, ale głowy sobie nie dam uciąć z designem. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, że bardzo dużo różnicy widać między tą, między czwórką a trójką. Zresztą nawet między tą, między czwórką a piątką też jest spora różnica. A jest to ten? Hello. Jasne. Jasne. Nice to meet you. A jeszcze jestem dobrym graczem w tego. Holy fuck. Jak ja to robię? Nie rozumiem. Hi Susan. Bye Susan. Ola, odpadnę na lód. Zgodnie z oczekiwaniami, co miała cicho. Ja też w cholerę wytrzymałem z tego, co widzę. Więc nieużywanie RG mogło być błędem. Ulala. Oooo. Chyba nie jest aż tak źle. It's Naval Time. To brzmi jak absolutna katastrofa. Nie pozwolę na Naval Time. Nie ma Naval Time'u. Nope. Nope. No Naval Time. To naprawdę są... zależy co masz na myśli przez tą jedną walkę? Czy ja stąd przychodziłem? Chyba nie. Oby nie. O, siema. Z jednej strony chcę ich zajść, z drugiej strony nie chcę się z nimi walczyć. Hejka. Miałem nadzieję, że nie wyleczy może. Pierwsze odejczy jego. Hold up. Nie kojarzę
It's the VAR time. Za ciekawe, za jej kompleksowy. I w sensie nie jest podatny na pufu. To też nowego. A jest pledoma. Nice, bardzo nice. Mogę też przy... Oj, on też może ewoluować najwyraźniej. Dobra, jako że przed bossem to jednak wolę silniejsze party w miarę możliwości. I skrakuj taka mina kata. Na pewno zaraz niego. Jack Frost, taka mina kata. To samo chyba będzie optymalne w tej chwili. Zobaczymy. YOLO! Nie, nie wyleczyłem się, nie kwestia... Oh my. Boję się. Kurwa no! Czemu tacy jesteście? No jedno! Uje. Nie, nie, spokojnie. Bossowe hordy nie mogą się mnożyć. Dzięki kurwa Bogu. Jeżeli to znowu wpisuje. Byłbym słony. Leave it to me. I has kurwe syny. Nie mam już chyba ma kamieni, co? Nie. A, bazan ma. To jest to w takim razie. 190 obrażeń. Już całkiem ładne liczby zaczynają wchodzić. No tak, właśnie po tym, że sprite odlatują, można mniej więcej wyczuć, w którym momencie walki jesteśmy, że tak powiemy. To jest akurat fajna rzecz, że widać to tak wizualnie po przeciwnikach. Przeciwnicy albo znikają, albo odlatują. Zależy od tego chyba, jakie typy obrażeń obelwą. No tak, i jeżeli coś jest obszarowe, to trafia 3 razy w hordę, niezależnie od tego, ilu przeciwników zostało w niej. Czy grałem z Soul Hackers 2? Nie. Mam dużo innych gier w tak zwanym backlogu, niestety. Z czego jedno właśnie przychodzę na Vivi, jak widać. I to jest na zasadzie, że pewnie kiedyś się zabiorę, a do tego czasu pewnie zdążę wejść na jakąś fajną przecenę i w ogóle, więc no jakoś tak wyszło, że nie miałem za bardzo kiedy się dawać. Zimowe ciuchy. Dobra, czyli mamy questa doda. Jeszcze nowy, jeszcze nowy challenge quest. Dodatku ukończony od razu. Relikwie, okej. Okay. Nie, no. Okej, dostał ostatnią kadrę. Czyli przynajmniej już nie będzie dostała żadnej kadrze więcej. Zresztą kosztuje. I mean, to nie jest tak, że jakoś dużo gier kosztuje 350. Raczej te typowo A tytuły. Jak na moje. Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale takie mam wrażenie.
Jak wielkim błędem jest to, że ja tu jestem właściwie? Czas się przekonać. Zresztą nie wiem, czy był jakiś megaton, którego kupiłem i z którego nie byłem zadowolony, że go kupiłem, więc... Co ja mogę powiedzieć? To najwyżej trochę z tego... Z Persony 5 Strikers. O ile można tutaj mówić o megatonie. A tam to była kwestia technikaliów. I tego, że... Po prostu gra nie pozwoliła mi się przejść bardziej niż z tego, że gameplay mi się nie podobał. Co wiem o Garniu w DL, że kiedyś pewnie zagram? Kiedyś na pewno to zrobię. Kopium. Kiedyś to ja bardzo dużo rzeczy zrobię. Kiedyś to jest bardzo świetne określenie, żeby ktoś nie czepiał się ciebie, że ignoruję jeszcze jej prośby. Przecież możesz powiedzieć zawsze, że a, kiedyś to zrobię. Jaj na easy. Ech. Nie mam zawsze coś takiego, że... Wolę, żeby gra dawała mi jakieś wyzwanie mimo wszystko. I nie lubię, jak gra się wchodzi tak kompletnie sama. Tutaj jest. O mój Boże, to są dwa wejścia do Shinjuku, pewnie są? A, bo po prostu... Nie, to nie będą dwa wejścia do Shinjuku chyba. Jedno to będzie park koło Shinjuku, a drugi to będzie po prostu Shinjuku. Kurde, jeszcze mam w dodatku tamtą długą lokację. Kasumi Gaseki do zwiedzenia, aczkolwiek nie wiem, czy tam nie będę musiał później jakoś pójść i... To jest taki dylemat. In Before też jest park. Nie, to jest podnia wejście do Shinjuku. Chciałbym wrócić się i wyleczyć po tej domenie. Divine Powers czy wiedzą o Dakcie? Bezpośrednio im się nie pokazywał, ale jednocześnie Danu wiedziała o Dakcie, zanim on się w jakikolwiek sposób objawił. Przecież no też nie wiadomo, na ile tam była kwestia, że wiadomo, rodzina i w ogóle. Więc ciężko stwierdzić. Dobra, chuj, wracam. Wracam tak daleko, jak się tylko da. Najpierw do najbliższego możliwego punktu, w którym mogę się grzecznie i kulturalnie wyleczyć. Simon powstanie wróżek. Kiedy ostatnia to się źle skończyło? Wróżki zawsze mają dobre pomysły i nigdy nic nie wstracą, prawda? 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 Kopium. Czy ja idę do Bossana? Nie idę do Bossana. Proszę, czy ja w ogóle muszę oddać to? Tak, muszę oddać. Właśnie zastanawiam, czy to muszę oddać, czy wystarczy, że zebrałem. Muszę oddać. Umówmy się z nimi w pranku Yoyogi, rozumiem, rozumiem, Sylwio. Prank Yoyogi to brzmi jak idealna lokalizacja dla wróżek, nie będę kłamał. I żal z tego, że lokalizacja jako tłumaczenie i lokalizacja jako miejsce też mi nie umkną. Dobra, na dzisiaj sobie tutaj skończymy. Jakiś tam w miarę ładny progres zrobiliśmy. Nie umierałem za bardzo, dziwo. Poza początkiem w tym razie zostanę zmemowany. Bardzo intensywnie zmemowany, więc chciałoby się rzec. Planowo, jeżeli nic się nie zmieni, to jutro normalnie Dawn Pacificiem, w sobotę normalnie Souls i w poniedziałek Bloodborne. Jeżeli coś się
Znaczy, jak zwykle w piątek u mnie się może wszystko zmieniać, więc najwyżej w sobotę będę dawał znać, jeżeli coś miałoby nie wypalić. Ale dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się, po. Cześć.